Dziś kolejny spacer, by udowodnić sobie i innym, że w czasie pandemii też należy dbać o siebie. Poszedłem dziś w kierunku ulicy Fabrycznej. Od ronda z kilkoma kulami wszedłem na teren byłej Huty Jedność. W dali wieża ciśnień, a z Huty Jedność tylko ruiny pozostały. Miejsce, które było świetnością przemysłu hutniczego, już nawet nie straszy, tylko wywołuje żal. Jestem świadom, że przemysł hutniczy w takiej postaci, jakie reprezentowała Huta Jedność, obecnie nie ma racji bytu. Ale żeby aż tak zrównać z ziemią, dosłownie i w przenośni, cały zakład, nie pozostawiając elementu uwieczniającego dawną świetność, jest chyba niepoważne. Nic to, mówią sobie, i opuszczając teren huty miejscem, gdzie była brama kolejowa, wchodzę na ulicę Głowackiego, gdzie tylko kamienice i krzaki, a potem już ulica Matejki. Tam kamienic znacznie więcej i nawet takich z ładną elewacją. Ale życie tej ulicy daje tylko szkoła średnia w budynku dawnego liceum imienia Jana Matejki. Jeden budynek na ulicy Matejki ma nawet odnawianą elewację, ale jakoś tak oszczędnościowo. Jestem zdziwiony, że wiadukt kolejowy w kierunku ulicy Marii Konopnickiej nie istnieje, a w budynkach byłej ciepłowni umieściły się inne firmy nie mające nic wspólnego z przemysłem ciężkim. Wracam na Matejki, by zerknąć na podwórko z komórkami, a następnie już ulica Fabryczna. Z dawnej huty szkła zostały tylko budynki, a ktoś tam prowadzi firmę wypiekającą pieczywo. Fabryka elementów złącznych istnieje i chyba ma się dobrze, a i trochę budynków mieszkalnych na Fabrycznej jeszcze jest. Na dziś wystarczy. Nie mam ochoty wracać pieszo, by ponownie odczuwać żal za latami świetności Siemianowic Stali Śląskich, miasta węgla i stali. Wsiadam w autobus i wracam do domu, by swoje wrażenia zapisać w formie filmiku ze zdjęć.